Do tej pory raczej straszył, teraz ma być wizytówką Bożencina. Mowa o budynku gminy zlokalizowanym nieopodal kościoła parafialnego. Po remoncie będzie tam sklep i mały dworzec autobusowy. Jak mówi nam wójt Bożencina Janusz Kwaśniak, obiekt będzie swoim stylem nawiązywał do stylu góralskiego. Prace posuwają się w ekspresowym tempie. Firma, która wygrała przetarg, zapewnia, że w połowie grudnia wprowadzą się do niego pasażerowie. Jest to budynek handlowo-usługowy, w którym do tej pory funkcjonował również przystanek autobusowy, zamykany, gdzie mieszkańcy mogli się schronić, oczekując na przejazd, czy to w kierunku Brzeska, czy w kierunku Tarnowa. I no i jest to bardzo ważna inwestycja. Co prawda wartość jej realizacji to kwota 140 tysięcy złotych i można mówić, że to niewiele albo aż, ale jest to obiekt, który no, psuł wizerunek centrum Bożencina, gdyż gmina nie mogła podjąć skutecznych działań ze względu na to, że w części jest położony na gruntach prywatnych. Udało nam się w tym roku uregulować stan prawny, udało nam się zakupić działkę, na której ten obiekt w części jest posadowiony i niemal natychmiastowo przystąpiliśmy do działań zmierzających do przebudowy tego obiektu tak, aby dalej mieszkańcom mógł służyć.